Witamy Was na kanale Bush Brothers. To jest Paweł, ja jestem Janusz i dzisiaj przetestujemy dla Was dwa noże. Gazo G704 oraz Kabar Dozier Folding Hunting. Nożyk, który noszę na co dzień, to Gazo G704. Na początek zaczniemy od zmierzenia noża. Nóż otwarty to 19,9 cm. Nóż zamknięty 11,3, a sama klinga 8,6. Dalej, szerokość rękojeści to mamy 13 mm. Liner jest około 1,5 mm. Klinga 3,5. Wysokość rękojeści to jest 2 cm. Nóż złożony w najszerszym wymiarze to jest 3,1. Przepraszam, 3,6. 3,6. I teraz tak, o samym nożyku. Klinga jest wykonana ze stali 440C. Drop point. Szlif płaski. Kołek jest obustronny. Można otwierać lewą i prawą ręką. Nie ma to żadnego znaczenia. Jedynie kwestia wprawy. Na górze mamy karbowanie. Ułatwia pracę. Można zwiększyć nacisk na klingę, przez co pracować precyzyjniej. Nie pamiętam, czy mierzyłem głownie, więc jeszcze raz dla pewności. Dla widzów 3,5 mm. Nóż wyposażony jest w blokadę Axis Lock. Jest to blokada wymyślona bodajże przez firmę Benchmade, która produkuje bardzo dobre noże. I co? I to jest też podróbka noża właśnie tej firmy. Okładziny są zrobione z G10. Podwójne linersy, otwarta budowa ułatwia czyszczenie. Tu mamy coś na kształt jelca, co teoretycznie chroni mój palec przed ześlizgnięciem się na ostrze. Klips stalowy, dziurki do przekręcenia. W moim wypadku, jako że jest to chiński nóż, nie znalazło się tam gwintowanie, więc muszę nosić z tej strony. Nie ma typowego otworu, żeby lineyarda sobie do tego doczepić. Można niby przewiesić przez to, widziałem takie patenty. Ja osobiście nie noszę lineyardów, więc nie jest mi to potrzebne. Klinga została jeszcze piaskowana, stąd ten kolor. I to chyba wszystko. Teraz opowiem o swoim folderku, którego używam na co dzień. Nożyk ten zaprojektował dla firmy Kabar, Bob Dozier. Na początek zmierzymy nożyk. Otwarty nóż ma 18 cm i 2 mm. Ostrze ma 7,8 mm. Krawędź tnąca ma 7,5 cm. Zobaczymy zamknięty nożyk. Zamknięty nóż ma 10,5 cm. Szerokość nożyka to 3 cm 2 mm. Zobaczymy szerokość ostrza. Szerokość ostrza to 3 mm. Szerokość z okładzinami to 9,09 cm. Ostrze jest wykonane ze stali AUS 8 typu drop point, szlif klęsły,
krawędź tnoca ma lekki recurve. Kołek jest jednostronny, ale można go z łatwością przekręcić na drugą stronę, tak żeby był dla prawo i leworęcznych. Na górze mamy jimping, żeby wesprzeć sobie kciuk przy bardziej precyzyjnych pracach. Rękojeść jest wykonana z zytelu. Może wygląda on na niezbyt mocny, ale jest naprawdę wytrzymały. Blokada typu backlog. W dupce mamy otwór na laniarda. Nożyk jest wyjątkowo lekki, ponieważ nie ma żadnych linersów, waży tylko 65 gram. Klipsik możemy przekręcić na drugą stronę, także żeby też był dla prawo czy leworęcznych osób. No i to chyba wszystko, jeśli chodzi o niego. Tak, w kieszeni prezentuje się Ganzo. Umieszczony jest w pozycji tip-up. Wystaje około 2 cm i nie mamy możliwości przekręcenia klipsa w inny sposób, żeby był bardziej schowany. Tak prezentuje się w kieszeni mój kamar. Klips może być przykręcony tylko w pozycji tip-up i wystaje on z kieszeni mniej więcej 2 cm i 1 mm. No dobra, zaczynamy z testami. Przetestujemy nożyki. Ty nie, jak zły. A mój? O proszę. Kabarek też. Nie, potem to pozbieramy. Tak, są tam. To pomidorka, nie? Czy obieramy jabłuszko? Dawaj, obieramy jabłuszko. Obieraj pół jabłka. Nie, a może pół obierz tak ten. Obierz pół, ja obiorę, bo tak to będzie ciężko potem. Ja też nie umiem obierać, ale zobaczymy, jak się obiera. Obieraj pół, uczciwie. Trzeba było czas mierzyć, czas startu. Nie ma co. Potem zmierzymy calówką grubość obierków. No dobra, to teraz zobaczymy, jak mój obiera. Ja też nie umiem obierać tak jak Paweł. No właśnie. Daję radę. Czyli tak, prace biurowe mamy za sobą. Kartki nie. Warzywniak też już prawie, jeszcze pomidorka zrobimy. Tak. Obrało jabłuszko. Pomidorek. No dobra. Czyli... Dawaj, dawaj, ciachaj do końca, panie. No co pan jakiś ten? Pół plastry. To jak najcięższe zrobić, ale... No cieniutki na kanapeczki dobry będzie. 3,5 mm generalnie grubość. Zobaczymy zaraz jak. Więc się nie daje teraz. Kabarek. Czy że to za sprawą ślipów pomysłego? Nie wiem, czy za sprawą. Pomidora wziął. Pomidor taktyczny. No dobra. Plasterki są dosyć cienkie. No i sznurek. Też daje mi radę. A też wydaje mi się, że kabar sobie z tym troszkę lepiej. Pokaż pan. Nie. To nie. Nie da się ukryć, odkładamy już na bok. Posprzątamy. Wygląda jakbyśmy kurę skubali i co? Lecimy z bandażem. Bandaż elastyczny, chociaż wątpię. Zobaczymy, czy da radę przeciąć. No dobra, ja tnę z tej strony, ty zaraz pójdziesz tam. Damy. No na pewno na piłę trzeba iść. Bo inaczej to nie ma szansy powodzenia. No ale został przepiłowany. No, kabarkiem szybciej.
Wąż, kolejny etap. Zobaczymy. O, twardy, ty, bo jest... Zmarznięty. Wąż ogrodowy okazał się bardzo zmarznięty, więc jest ciężko. Może się okazać, że nie damy radę zmarzniętemu. No, jest sztywny jak cholera. No, ale dobra. Przecięło, chociaż sprawiło więcej trudności niż powinno. No nie jest to tak. Nie jest łatwo. Zmarznięty wąż ogrodowy okazał się wyzwaniem. No trzeba kombinować, nie? No ale daje radę. To jeszcze raz spróbujemy. Trzeba może tak... Taktycznie. Taktycznie. Bardziej... Nie. Weź nie zasłonię pan węża kolanem. Ciężko idzie, oj ciężko. Poszło. Ciężko, dawaj. Ciężko, no ale to typowo siłowe. Więc... Zmagania z wężem. No myślę, że przez temperaturę stracił na elastyczności, stąd jest. Wąż nie jest zbyt wąski, ma parę milimetrów szerokości, jest dosyć mocny. Dobra. Strugamy? Strugamy, panie. Czy może jeszcze tekturkę? O! Jedziemy z tekturą. Proszę. No, ale myślę, że tektura nie jest przeciwnikiem. Dobra. Opanuj się. Nie mogę się opanować. Bo nie. Trzeba będzie... To trzeba pozbierać potem wszystko. No, no dobra. Spokojnie, pozbieramy. A widzisz, a mój nie tnie. Czyżby wąż wygrał? Nie, tak. Czyżby wąż wygrał? No, ale tektura, to umówmy się, nie jest wyzwanie jak wąż. Dobra. Dziki wąż. To co? Skrobimy badyle. Skrobimy, zobaczymy. No, postrugę troszkę. Suchutkie drewno. Suchutkie, no. Lecą wióry. Wszystkie na mnie. No co zrobię? Przepraszam cię, panie Pawle. No masz. No dobra. Ciacha. Feder fixy robimy? Nic nie mówiłeś, ja też chcę. Nie, no ciacha. Panie, pierzasty patyk jak się masz. Dobra, daję. Ale potem zrobimy jeszcze feather fix. No i zobaczymy. No nie damy temu rady, ale spróbujmy. Spróbujmy. Rurka PCV, może być ciężko, naprawdę ciężko. Nie, no to... Ale daje radę. Daje radę, idzie. Jest to test nie tylko dla... Owszem, ale także dla blokady, czy nie pęknie przy tych cięższych pracach. Ło, panie. Wystarczy się wgryźć, nie? Jak już gryzie się, to już jak idzie. Jak się linka wgryzie, no idzie, tak? Także widać, no można parę rzeczy pokroić. Dobra, to teraz zrobimy feather spiksy. Zobaczymy, jak wyjdzie. Jak wyjdzie. Jak wyjdzie w ogóle. No żera się, za mocno. Za mocno, za miękkie. Ten słoń. Ale to tak nie nadaje na tego. No wrzyna się za mocno, zobaczcie. Patrz jak przeżera, człowieku. Jak no, banan. Weźmiemy jakąś suchą gałąź i spróbujemy na suchej gałęzi zrobić feather sticksy, bo to zobaczcie jak to idzie. Przeżyna całą gałąź. Zobaczcie jakie cięcie jest. O.
No i coś takiego. No daje radę, chociaż tu już zostały same cienkie i to... Poszło. Za mocno. No ale da się. Da. Tak to wygląda. Troszkę materiału udało nam się pociąć. Po naszych zabawach nożami zobaczymy, czy zachowały swoje właściwości tnące z samego początku. A teraz po palcu. No ale leci, daje radę. Wydaje mi się. Wie. Ale... ale daje radę, ostrość roboczą ma zachowaną. To barek tak samo. Nie. Nie. A Paweł najeżdżą co sąda. A ja zbieram. No. Im więcej pozbieram. Dobrze mieć takiego pomocnika, zbiera od razu. Im więcej pozbieram teraz, tym będzie później. Teraz porównamy nasze nożyki z innymi nożami, które pewnie dobrze znacie, czyli Sanremo 710 i Mora Companion HD. Na początek dobra, Sanremo 710. Sanremo, tak, bo najmniejszy. Potem chyba wielkością będzie mój. Barek, tak. Warto zaznaczyć teraz. Tam... O, tutaj spadek. To jest spadek. Troszkę dobra. Może być... Zmieścimy się. Ganzo. I Morka Companion HD. Tak to wygląda wielkościowo. To teraz małe podsumowanie testu naszych nożyków. Nożyki są pamiątkami ze zlotu Knives.pl, który odbył się w październiku, nie pamiętam którego października. W każdym razie już mamy parę miesięcy te nożyki i troszeczkę one już przeszły. Zresztą widzieliście na testach, co potrafią. No i teraz troszeczkę opowiemy o ich wadach. Podstawową wadą tego noża jest lekki ruch ostrza na boki i to, że nie można przekręcić klipsa na drugą stronę, gdyż otwory nie zostały nagwintowane. Według mnie za tą cenę nóż warty wygląda. Za cenę, czyli jaką? 100 zł, około 100 zł. Zł. Zależy gdzie co jak. Jak ktoś ma dojść, to załatwi tanie. U mnie, jeśli chodzi o wady, to pierwsza opcja jest taka, kołek potrafi się obluzować. Ja dużo macham nożem, mam ADHD, lubię się bawić, często nim klikam i kołek po prostu potrafi się obluzować. Prawdopodobnie będę musiał po prostu użyć jakiegoś tam kleju do gwintu, żeby to się dobrze trzymało. Druga opcja, jest lekki luz góra-dół, no ale to podobno jest normalne przy backlockach. I co? No i tak to już ten już nie ma żadnych wad. Jest idealny do edecowania, do noszenia codziennego. Naprawdę świetnie spisuje się przy codziennych pracach. Najbardziej mnie ten kołek wkurzył, bo raz go zgubiłem i na szczęście kolega go znalazł. No jeszcze musisz dodać. A jeszcze dodam. Powłoka schodzi. A no powłoka schodzi, ale o tym to już mówiliśmy. Ale jeszcze jest druga opcja. Tu jest taki nicik. Tu jest taki nicik, proszę ja was. Zdarzyło mi się, że nożyk już mi tam parę razy upadł i ten nicik lekko przesunął się do góry. Ale w każdym razie, jak na nóż za około 130 zeta, naprawdę polecam do edecowania, jest wytrzymały i dużo potrafi. No i na koniec mamy dla was małą niespodziankę. Z okazji zbliżających się 300 subskrypcji zorganizowaliśmy konkurs. Poszczegóły zapraszamy na naszego Facebooka, a do wygrania są... nożyk Mora Companion HD w wersji węglowej i zrobiona przeze mnie w trudzie i znoju bushcraftowa łyżka drewniana z brzozy impregnowana olejem lnianym. Tak się prezentują nasze nagrody, także serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie. Na dzisiaj to już wszystko, jeśli macie jakieś pytania, zachęcam do komentowania pod filmem. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i zasubskrybować nasz kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. I oraz zapraszamy was na naszego Facebooka. Na razie. Cześć!